Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Zapraszam Was dzisiaj na kolejną recenzję produktów Racklar Design. Natomiast dzisiaj przetestujemy sobie, słuchajcie, zasilacz Integra R2 o mocy 650 W z certyfikatem 80+, brązowym. Zapraszam. Na początek przyjrzymy się samemu zasilaczowi. No i tutaj oczywiście w zasadzie do wykonania nie ma większych uwag. Całość konstrukcji obudowy jest lakierowana na czarno, charakterystyczne dla Fractal Design logo. Jeżeli zasilacz będzie zainstalowany wentylatorem na dole, widzimy duży logo Fractal Design. Jeżeli natomiast go sobie odwrócimy tak, że będzie wentylatorem do góry, mam tutaj tabliczkę znamionową i od razu przyjrzymy się specyfikacji napięciowej. Jeżeli chodzi o dystrybucję napięć, mamy tutaj dwie linie 12V, jedna 30A, druga 22A. Całość, dopuszczalne obciążenie jednostki to 650W, jest to obciążenie ciągłe, nie pikowe. Oprócz tego na linii 5V mam 15A, 3,3, 24A. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, mam tutaj aktywny filtr PFC, a poza tym jeszcze dodatkowo 5 zabezpieczeń, m.in. przed zabezpieczenie nadprądowe przed zbyt niskim, zbyt wysokim napięciem i dodatkowe dwa. Jeżeli chcecie znać szczegóły, zapraszam Was do recenzji tekstowej. Za chłodzenie jednostki odpowiada 120 mm wentylator z białymi łopatkami. Jak widzicie, sam grill jest tutaj zintegrowany z resztą obudowy. Jeżeli chodzi o kable, to nie jest jednostka modularna, to nie jest semi-modularna. I na wyrynkowym uwagi miał tutaj co do wykończenia. No Fractal Design myślę, że powinien postarać się lepiej, a w zasadzie wykonawca OM tego zasilacza, bo całość no za fajna nie jest, zwłaszcza jak na zasilacz za 300 zł. Co do kondensatorów użytych, to tutaj mamy całkowity standard, czyli przede wszystkim kondensatory tajwańskie, Capscon i Teapo. Co do wyposażenia w końcówki. Moi drodzy, tutaj nie będę omawiał szczegółów, osoby zainteresowane również zapraszam na nasz portal. Natomiast uwagę zwrócę Wam na te, słuchajcie, PCI Express. To jest jednostka 650W, a na wyposażeniu ma, mówię dużymi literami, jeden taki przewód z końcówkami 6+, 2 pin. Czyli maksymalnie podepniemy tutaj jedną kartę graficzną, która wymaga dwóch podpięć 8-pinowych. Dlaczego? Zobaczcie na tą odległość. I ona jest tak krótka, że nie jesteście w stanie podpiąć dwóch kart, które mają na przykład wymagane 8 pin, bo po prostu tego fizycznie nie jesteście w stanie zrobić i albo zastosujecie tutaj sobie przejściówki z Molex, albo po prostu odpuścicie i nie będziecie instalowali dwóch kart graficznych. Przewody w zasilaczu Fractal Design Integra posiadają oplot, czarny oplot, natomiast jak widzicie jest on dosyć rzadki, przez co i tak te przewody są widoczne w naszej obudowie, natomiast wykonany jest to linie, nic tutaj nie będzie zjeżdżało, są opaski zaciskowe, na które to wszystko jest pozaciskane. Jeżeli chodzi o ich sztywność, to bym raczej uznał je za te ze sztywniejszych. Co do długości tego zasilacza, to słuchajcie, to jest całkiem nieduża konstrukcja o długości niecałych 14 cm. Co pozwoli Wam na instalację nawet tutaj dodatkowych wentylatorów gdzieś tam na dole obudowy w stosunkowo niedużych konstrukcjach, bo nic tutaj nie będzie zwyczajnie wadziło. Jeżeli chodzi o długość przewodu w tym zasilaczu, to ta moim zdaniem jest wystarczająca, choć co prawda ta obudowa tego nie oddaje, to zobaczcie 8-pinówkę, jak ona tutaj jest pozawijana. Do standardowych obudów MIDI Tower wystarczy bez problemu, jeżeli chodzi o obudowy typu Big Tower. Podejrzewam, że tutaj może okazać się już konieczne zastosowanie przeduszki 8 pin EPS. Pozostałe przewody tego problemu nie będą miały. Ok, słuchajcie, w tej chwili rozpoczynamy sobie pomiary napięć na tym zasilaczu. W tej chwili dla jednostki nie obciążamy. Jak widzicie, pobór prądu z gniazdka, myślę, że jedno i drugie będzie dobrze widoczne, wynosi około 66 W. Pamiętajcie, procesor niepodkręcony, niepodkręcona karta graficzna. Na Molexie dla linii plus 5V jest to 5,08 i tak utrzymuje się stabilnie. Sprawdźmy teraz linię plus 12 też na Molexie. I tak utrzymuje się stabilnie. Teraz lecimy sobie linia plus 12 na typu PCI Express od karty graficznej. Tylko muszę się gdzieś tutaj dostać. Spróbuję do tego. Myślę, że może mi się udać. Dosyć tutaj ciasno.
to może być gorzej. Kurczę, powiem wam, że wykombinować jakoś. O. 12,13, czyli jest idealnie to samo. I linia plus 12 na wtyku 8-pinowym od procesora. 12,12 i stabilnie niewielka różnica. I jeszcze linia plus 3,3. 3,36V, 3,37. Tutaj jak widzicie mamy niewielkie wahania. Pamiętajcie, na razie dla zestawu nieobciążanego. Moi drodzy, słuchajcie, w tym momencie już od jakiegoś czasu obciążany jest komputer zarówno programem Prime 95, procesor w tle i firmware pełnoekranowo. Zobaczmy na pobór prądu. 348 W. Na razie widzimy maksymalnie. Zobaczmy, ile to było faktycznie. 349 W. Zobaczmy sobie cały czas teraz pobór ten aktualny i zabieramy się za pomiar napięć. Słuchajcie, dla jednostki obciążania, jak widzicie, to już nie są te pobory, co w przypadku AMD. Tam by się należało spodziewać ponad 400 W. W tym momencie przy takim poborze prądu jesteśmy przy niecałych 50% mocy zasilacza, czyli niemalże idealnie przy jego sprawności. I tutaj napięcia powinny być tak naprawdę najlepsze dla niego. Zobaczmy, jak wygląda to w praktyce. Na linii plus 5 V to jest 5,10, 5,11. Przechodzimy, słuchajcie, na linię plus 12 V. Zobaczmy, ile tutaj będzie. 12,04, 12,05. Takie mamy delikatne wahania na Molexie, który gdzie tam nie jest nic obciążane. I jedziemy sobie linię, słuchajcie, plus 12 na wtyku PCI Express od obciążanej karty graficznej. ...11,98, 99, czyli mimo, że te mamy niemalże idealną sprawność zasilacza w tym momencie, to nam delikatnie spada poniżej 12 V, linia plus 12, ale na wtyku 8-pinowym od procesora, również oczywiście obciążanego. Tu jest niemalże idealnie 12 V i bez wahania. No, mamy niewielkie, 0,1, 0,1 V i zobaczmy linia 3,3. ...3,36, cały czas pobór prądu około 340 kilku watt z gniazdka. Moi drodzy, no i słuchajcie, czas na podsumowanie całej recenzji zasilacza Fractal Design Integra. Zacznę może od ceny tego zasilacza, bo to duży wpływ będzie miało na ostateczną ocenę. Na chwilę obecną ten zasilacz kosztuje około 300 zł, 290 kilka, czasami nawet i ponad 300 zł. Co za tą cenę dostajemy? Zasilacz dosyć dobrze wykonany, ale nie rewelacyjnie. I tutaj w zasadzie zaczynają już się minusy. Przede wszystkim tak, poza tym, że on jest stosunkowo kompaktowy i wejdzie wam do praktycznie każdej obudowy, oplot jest rzadki, same wiązki są dosyć sztywne. To niestety, ale widać, zwłaszcza jeżeli jesteście takimi estetami, szkoda, bo Fractal tutaj raczej przyzwyczaił nas do tego, że jego produkty są naprawdę z najwyższej półki. Kolejna rzecz. Mamy tutaj dwie linie 12-woltowe i czy to jest ich zasługa, czy raczej regulacji napięć, bo przy obciążeniu takim niemalże idealnym dla tego zasilacza już zaczynają się pojawiać drobne wahania napięć. Oczywiście tutaj w ramach wyjaśnienia pomiar napięć, taki, który tutaj wykonuję w recenzjach, on nie mówi nam jednoznacznie, on nie jest jednoznaczny, jeżeli chodzi o ocenę jakości samego zasilacza, jego wydajności, a jedynie jest takim wskaźnikiem, który mówi, czego należy się spodziewać. W momencie, kiedy zasilacz jest niemalże idealnie obciążany na 50%, kiedy jego sprawność jest najwyższa, a już pojawiają się pewne wahania, no to dobrze, raczej nie nastraja. Te wahania na szczęście były bardzo niewielkie, a wszystkie napięcia były oczywiście w normie ATX. Jeżeli chodzi natomiast o sprawność tego zasilacza, słuchajcie, niestety, ale za tą cenę otrzymujemy tylko 80 plus brązowy.
Nie wspominając już o tym, że raptem dopłacając niewiele więcej, mamy konstrukcję z pełnym modularnym okablowaniem. Za cenę 290 około kilku złotych i mniej możemy mieć naprawdę już sporo konstrukcji lepszych, semi-modularnych, no i przede wszystkim też o wyższej sprawności, nawet z certyfikatem 80 plus Gold bez problemu. Kolejna rzecz, gwarancja 3 lata. To jest więcej niż standard, którym są 2 lata, natomiast to jest zdecydowanie mniej niż oferują również inni producenci w tej cenie, bo za około 300 zł bez problemu kupicie zasilacz, który ma 5 lat gwarancji. Kolejna rzecz związana z tym zasilaczem, no to moi drodzy, niestety, ale jego głośność pracy. Zwykły w zasadzie 120 mm wentylator, on jest stosunkowo cichy, natomiast dało się słyszeć, jeżeli przyłożyło się ucho do tego zasilacza, zwłaszcza pod obciążeniem nawet takim stosunkowo niedużym, że ten zasilacz pracuje. I to moim zdaniem też należy zaliczyć na minus tego zasilacza. Słuchajcie, na plus zaliczyłbym tutaj, żeby nie być tylko takim anty, długość kabli, bo ona jest wystarczająca również do większych obudów i nie będzie problemu z ich pomieszczeniem, z ich uporządkowaniem, właśnie każdej obudowie MIDI Tower, a podejrzewam, że nawet do ciutkę większych by weszły, chociaż niewykluczone, że do niektórych również z przeduszką. Moi drodzy, ocena ostateczna tego zasilacza. No powiem Wam, że spodziewałem się czegoś więcej po tej cenie, niestety, ale maksymalnie 3 gwiazdki, to jest jedyne, co mogę dać. W tej cenie macie konstrukcję Be Quiet, FSP, NR Max, OCZ, czy też Corsair, które zaoferują Wam wyższą sprawność, lepsze wykonanie, lepszy wygląd, bo nawet tutaj z lepszym oplotem, nie wspominając już, że możecie również kupić zasilacze na przykład Termaty, które posiadają całkowicie płaskie, czarne kable, które zdecydowanie lepiej wyglądają oczywiście niż ten rzadki oplot. Nawet za 200 kilkadziesiąt złotych macie już chociażby zasilacze Silentium PC, które na przykład przy większym obciążeniu też lepiej trzymają napięcia, dlatego moim zdaniem ten zasilacz 3 gwiazdki to jest maks, na co może ode mnie liczyć. To jest w tej recenzji na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.